To skoro wiosna, to o rolnictwie, dobrze? O, właśnie. Rządzący, czytamy w internecie, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne przygotowali dla rolników nowe obowiązki. Już wkrótce przy każdej oborze będzie prowadzona ewidencja, czyli taka księga, wejść i wyjść. Każde wejście do chlewni, obory czy kurnika rolnik powinien odnotować. No, chciałbym zobaczyć księgę przejść tego, kto to wymyślił. No, tak kończą się ucieczki z psychiatryka i rzucenie się na zanieczyszczone narkotyki. Jakąż diaboliczną substancję, być może nawet w formie czopka odbytniczego, musiał połknąć człowiek, w którego mózgu zalęgła się myśl, że jakiś rolnik dostosuje się i że można kontrolować przestrzeganie tego przepisu w prawie 1,5 miliona gospodarstw rolnych w Polsce. No, zachęceni malowniczością nowego przepisu, ludzie z Ministerstwa Rolnictwa sięgnęli ponownie po jakiś silny rodzaj trawki, zrobili z tego herbatę, dolali podpałki do grilla i poszusowali dalej. Zakaz wstępu do obory czy tam chlewika zwierzętom domowym wymyślili, typu pies, kot czy kangur, no jeśli ktoś trzyma kangura w gospodarstwie. Ja bym tu nie sugerował zmiany dealera, sugerowałbym zaniechanie korzystania z jakiegokolwiek dealera, no bo za chwilę każą wyposażyć wejście do oburki w skaner źrenic i czujnik rozpoznawania głosu rolnika i pogłowia, a każde wejście do chlewika będzie musiało być poprzedzone uprzejmym pukaniem. No, ja już nie mówię o zakazie fotografowania obory, no bo to chyba oczywiste, prawda? Oczywiście można na sprawę spojrzeć optymistycznie, ale to jest kosztowne, bo silne narkotyki są bardzo drogie, bardzo.